Ja i mąż wspominaliśmy o tym, jak parę lat temu wysłałem mu, mu SMS-a, Can you start cooking? dostał serdzisz, czy możesz zacząć gotować te kiełbaski? I wysłałem wiele serduszek na końcu. Serduszka na zasadzie, że znak równa się mniejsza i trójeczka. I on ugotował dwie kiełbaski. Trochę mi się przypomina ten dowcip stary polski o programistach, że żona wysłała programistę do sklepu, i mówi kup 10 jajek, a jak są kiełbasy kup 2. Programista wchodzi do sklepu, pyta się, czy są kiełbasy tak, to poproszę 2 jajka. I tym sposobem w dzisiejszym odcinku zabawa z GitHubem. Worklife balance to ściema. Zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciej Wordek, a to jest IT Morning. Wasza codzienna zbiórka różnych ciekawych artykułów ze świata IT. Dzisiaj jest 7 kwietnia 2022 i... Zaczynamy! O, zapomniałem przywiązać artykuł do końca. Mam ciebie listę już, ale tego naszego dzisiaj nie mam. No i em, po kolei. Em, naszym pierwszym materiałem na dzisiaj jest dyskusja: Fun things you can do with GitHub dev, czyli wesołe rzeczy, które można zrobić z GitHub dev. Em, artykuł jest trochę błędny. Artykuł powinien się nazywać Fajne rzeczy, które można zrobić z Visual Studio Code. Dlaczego? Dlatego, że yy, praktycznie wszystko o czym autor pisze, to są extensiony do Visual Studio Code, które po prostu GitHub wspiera. Teraz mnie w wtajemniczonych, GitHub jakiś czas temu wprowadził opcję: jeśli się zalogujecie, wejdziecie na jakieś repo, na jakąś stronę i naciśniecie kropkę, to zostanie wam otworzona przyglądarkowa wersja Visual Studio Code, gdzie można wiele rzeczy zrobić. I autor tego artykułu będzie przychodził przez rzeczy, które da się zrobić. I tak jak mówię, większość tych rzeczy to są funkcjonalności Visual Studio Code, a nie GitHuba. więc nie jestem do końca przekonany, czy to się nam powinno nazywać fajne rzeczy, które można zrobić z GitHub Dev. Pierwsza rzecz, którą autor pokazał, to że możemy sobie skopiować link do konkretnej linii w pliku. I to jest rzecz, która... Czytam się może nie doceniam wartości i z komentarza autora też tego nie zrozumiałem, yy, bo yy, tak naprawdę w normalnym GitHubie, jeśli wejdziemy na jakiś plik, wybierzemy sobie jakąś linię, damy sobie skopiutą linię, to też odeślemy do konkretnej linii osobę. Więc nie widzę, czym to się różni od właśnie użycia tej funkcjonalności w ramach Visual Studio Code w ramach normalnego GitHuba. Idąc dalej, kolejną rzecz, która mnie tak się samo zastanawia, autor pokazuje, czy mogę to tworzyć ten obraz? Nie, bo muszę wyjść oczywiście na tweet. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze istnieje. Chyba istnieje, bo się grafika pokazała, że możemy robić komentarze inline w ramach Visuals, w ramach tego GitHub Dev. I znowu, nikumam, czemu to jest coś super, bo jeśli jesteśmy zlogowani mamy dostęp do REPO, przecież możemy to samo robić na plikach, na pull requestach, na, commit, na commitach. na komitach i pull requestach. Na pliku per se nie możemy takiej rzeczy robić. Nie wiem. Nie wiem, przyznam się szczerze, czym się tutaj zachwycać. Może czegoś, e, czegoś mi unika. Później zaczynają się ciekawsze rzeczy. Coś, czego nie wiedziałem, że da radę w ogóle Visual Studio Code zrobić. A mianowicie, e, można zainstalować sobie extension do Draw.io, które pozwala nam w ramach Visual Studio Code e, rysować diagramy. To jest super sprawa. E, będę musiał się tym pobawić. I no, jak wygląda na to, e, e, GitHub Dev pozwala też na wspieranie tego typu rzeczy. E, no i jak zobaczycie, od tej pory cała reszta to będzie tak wyglądała. Następną rzeczą jest właśnie, że autor pokazuje fajną extension, którego nie znam, z którą będę musiał się pobawić, to jest Code Tour. Extension, które pozwala właśnie na przeprowadzić pewien, nazwijmy to, no po prostu, nazwijmy to, powiedzmy, zwiedzić repo. No i dalej mamy kolejne takie funkcjonalności. Tu już jakoś nic, co by mnie aż tak nie zaskoczyło. Przez pewien czas myślałem nad tym, notecking taking and knowledge, ale to Wikilens, więc to też znowu nic takiego nadzwyczajnego. Więc, artykuł ma na tytuł clickbaitowy, nie będę ukrywał. Nie ma za dużo wspólnego z GitHub Dev, bo to są funkcjonalności, tak jak mówiłem, Visual Studio Code. Ale fajnie było przeżyć niektóre tekst naszone, bo parę nowych poznałem i pewno z nich skorzystam. Um, o, to jest właśnie ten screen, który zrobiłem, więc idziemy dalej. Naszym kolejnym artykułem jest, i znowu środek zapomniał przenieść na górę, Work-life balance is a myth, I'm for this instead. Czyli typowy clickbaitowy tytuł, ale mnie zainteresował o tyle, bo jak się uwagę, w tytule jest work-life blend, jak który użyłem, bo jest to termin, który się spotkałem jakiś czas temu i wydaje mi się, że w tym już odcinku IT Morning o nim mówiliśmy, a mianowicie, obecnie HR uważa, że Worklife Balance właśnie nie działa, nie istnieje i powinniśmy mówić o Worklife Blend. Ja nie jestem pewien w pełni, czy jeszcze kupuję to yy, przeblandowanie na blend. Yy, podoba mi się koncept, który autorka tutaj prezentuje, chociaż nazwa jakoś do mnie nie przemawia. No i autorka zaczyna mówić, że po prostu nie uzyskałem balansu, że życie jest dynamiczne, życie się zmienia. To, co jest balansem w jednej chwili, w następnej chwili nie będzie balansem. I to zaznacza, że no, są rzeczy, które się będą zmieniać, bo chociażby zmienia się no, nasze życie. Jesteśmy w pierwmoci, starsi, mamy żony, dzieci, jesteśmy w innym etapie kariery, więc ten element się będzie zmieniał. I autorka mówi, że powinniśmy patrzeć na to na wahadło, że to jest, że nasze życie jest wahadłem, że się po prostu waha. Raz będzie bardziej nastawione na po prostu życie prywatne, raz na bardziej życie pracowe i będą się różne rzeczy. I mówi, że najważniejsze, że nasze życie musi być w ciągłym ruchu. I po czym można poznać, że się zatrzymaliśmy, i tutaj właśnie autorka mówi o wypareniu, że wchodzimy w jakieś konflikty w relacji, że czujemy się odizolowani od rodziny i przyjaciół, że mamy problemy finansowe, mamy problemy zdrowotne. I na to zwraca uwagę nam, i właśnie mówi, że tak naprawdę ważniejszy niż balans jest ruch. Koncept mi się bardzo podoba, bo jest nawet takie stare polskie przeszłowe, że jak się stoi w miejscu, to się cofa, więc się zgadzam, że ten ruch jest ważny. I dalej mamy już standardowe, lifestyle'owe, coach'owe rady. Przerabialiśmy je tyle razy na tym kanale, więc nie chcę mi się, przyznam szczerze, przechodzić ponownie. Od czasu do czasu mam ochotę wy takich podstaw, ale z mam wrażenie, że mieliśmy ich za dużo. Mi się pomysł podoba. Co wy o tym sądzicie? Yy, o! Dzisiaj coś klika mnie tak jak trzeba. A więc podsumowując dzisiejszy odcinek. Pierwszym naszym artykułem był artykuł o niewłaściwej nazwie, bo to powinno być różne ciekawe, jak stęszony do Visual Studio Code, ale zamiast tego yy, nazywał się, że to chodzi o GitHub Dev. Dla, jedyne co widzę w tym wartość, że się nie znaliście, że. kropka w ramach jak jesteście zalogowani, GitHub Dev otworzy Wam e, edytor Visual Studio Code. Fajnie o tym wiedzieć. E, naszym drugim artykułem była właśnie dyskusja o naszym życiu zawodowym i tym balansie. Że pojawia się termin coś takiego jak World Life Blend, i autorka sugeruje, że to może na niekoniecznie być blend, tylko że to jest wahadło. Jestem bardzo ciekaw Waszych przemyśleń na ten temat, więc chętnie usłyszę je w komentarzach. No i to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.